100% siebie to celebracja prawdziwej kobiecości. Bez stereotypów, bez oceniania, bez barier. Każda z nas jest inna. Każda ma inną osobowość, poglądy czy zainteresowania. Łączy nas jedno. Wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju pasja. To ona definiuje nasze piękno i wyrażanie siebie na 100%. W cyklu wywiadów bohaterki akcji Tymbark Witamini opowiadają Gosi Ome swoje historie i przedstawiają 100% siebie. Cześć, dzień dobry. Moim gościem dzisiaj jest Dominika Kasińska, kobieta absolutnie wyjątkowa, a jesteśmy tutaj w ramach akcji, która właśnie o takich kobietach będzie opowiadać. O kobietach, które dają z siebie 100%, aby osiągnąć swój wymarzony sukces. Cześć. Witam Was serdecznie. Ty to się już chyba nie denerwujesz takimi wywiadami. Nie, ja się w ogóle nie denerwuję, jestem wyluzowana. I uśmiechnięta. No to widać, wyglądasz bardzo ładnie. Dziękuję. Ja bardzo, bardzo lubię ładnie się ubierać, elegancko. W sumie bardzo lubię się też stroić, ale dla siebie. Sama sobie wybierasz wszystkie ubrania, sama się malujesz? Tak, bo skończyłam kurs stylizacji wizażu. Skończyłaś kurs wizażu? Tak. Naprawdę? Naprawdę. I tam poznałam różne elementy makijażu, makijaż dzienny, wieczorowy, ślubny. A dlaczego się zapisałaś na taki kurs? Ponieważ chciałam się nauczyć, jak się malować siebie przy okazji, ale też poszłam na taki kurs, żebym mogła czegoś się dowiedzieć. A zdarza ci się na przykład malować jakieś koleżanki albo mamę? Tak, malowałam koleżankę w szkole i to dobrze mi się to udawało. Czasem w domu, jak w domu też się maluję, ale delikatnie. A ty jesteś taką typową dziewczyną, która w szafie ma, nie wiem, mnóstwo butów, torebek, sukienek, bo za każdym razem jak cię widzę, to nie dość, że wyglądasz bardzo ładnie, to jeszcze masz takie bardzo różne kolory, różne style. Tak, ja bardzo, bardzo, bardzo lubię kolory, bo mnie ożywiają. Bardzo lubię kolor czerwony, no i wszelakie kolory pastelowe, takie wiosenne kolory. Radosne takie. Radosne, ale na przykład czarny kolor na przykład wyszczupla. A ty się musisz wyszczuplać? Przecież jesteś szczuplutka. Tak, jestem szczupła, ale tak, taką wskazówkę daję, że i też na czarno też jest elegancko, też do tego biżuteria też elegancko wygląda, więc czarny wyszczupla. Ale też zauważyłam, że bardzo lubisz buty na obcasie. Tak, bardzo lubię buty na obcasie, ponieważ czuję się bardziej pewniejsza siebie i jestem wyższa, bo jak ściągam buty, to wtedy jestem niższa. Ale sama idziesz do sklepu i kupujesz sobie na przykład buty, czy z mamą raczej? Wchodzę do sklepu, patrzę na buty na regałach, przychodzę, oglądam, mierzę. Później, jak mi się coś podoba, wpadnie mi coś w oko, to czasami odkładam na 2 godzinki u pani ekspedientki i później dzwonię do mamy, żeby przyszła, zobaczyła, jak wyglądam w tych butach, coś może coś doradziła, jak jest wszystko dobrze, to wtedy podchodzimy do kasy, no i mama czasami też płaci. Ja słyszałam od twojej mamy, że miałaś jakąś śmieszną historię w sklepie kiedyś właśnie, jak chciałaś kupić sobie buty. Tak, chciałam zakupić buty, więc podeszłam do ekspedientki i ekspedientka powiedziała, że jestem małym dzieckiem, że muszę przyjść z mamą. Że jesteś małym dzieckiem? Tak. I nie możesz tych szpilek kupić, tak? Że małe dziecko nie może zakupić szpilków. Buty na szpilkach. I co jej powiedziałaś? W sumie ja do niej nic nie powiedziałam, bo za bardzo nie wiedziałam, co jej powiedzieć, a poza tym jestem taką osobą, która bardziej nie dyskutuje, tak szczerze powiedzieć. Wolałam, nie lubię po prostu krytyki, kłócić się, nie lubię hałasu. Ja chciałam po prostu się
się trochę tak jakby wycofać. Mhm. Ale to w sumie to ona ci powiedziała jakiś w ogóle wielki komplement, bo wiesz, że każda kobieta marzy o tym, żeby jej mówić, że jeszcze nie ma 18 lat i że jest dzieckiem. No tak, no to mnie... I tak zawsze, jak mama mówi, że zawsze będę dla niej dzieckiem. Mhm. A jak pamiętasz swoje dzieciństwo, to twoja mama była taką mamą bardziej taką surową, czy taką nadopiekuńczą, że cały czas cię głaskała po głowie i chroniła? W moim dzieciństwie rodzice robili wszystko, żebym dobrze wystartowała swoje własne życie samodzielne, ale robili wszystko dla mnie, żebym miała praktycznie wszystko. I ja to bardzo doceniam. A jak to robili właśnie? Bo powiedziałaś, że robili, żebyś była samodzielna. Pamiętasz, co takiego robili, jak cię wychowywali, żebyś właśnie była tutaj dzisiaj i w ogóle była totalnie fajną, samodzielną, dorosłą kobietą? Zawsze chciałam być samodzielna, ale też nauczyli mi też rodzice o tej samodzielności. Mówili mi o tym, tłumaczyli mi, o co chodzi, ale sama ubierałam się. Sama chodziłam do szkoły, sama jadłam, sama przygotowałam różne posiłki, sama później jak już przyszła ta dorosłość, to sama wybierałam kierunki szkół policjalnych, sama znalazłam pracę, czasami za pomocą mamy. Ale to chyba każdy z nas czasami korzysta z pomocy mamy. A w czym chciałabyś być bardziej niezależna teraz? Żeby mogła na przykład tworzyć rodzinę, mieć dom, prawo jazdy. Jakiegoś chłopaka? Tak, chłopaka. Jak na razie mam kolegów, którzy mnie bardzo adorują. Adorują cię bardzo? Tak. Ich fanów trochę masz. Tak, i fanów też mam, ale jak na razie o tym jeszcze nie myślę, żeby mieć chłopaka. Może kiedyś, to oczywiście, że tak. Ale jeszcze nie miałaś takiej sytuacji, że serce ci zaczęło bić na widok jakiegoś twojego adoratora? Nie, ja dopiero wolę pierwsze poznać, a później urodzi się miłość. Masz rację. A czy pamiętasz taki moment, w którym dowiedziałaś się albo zrozumiałaś, że masz zespół Downa? Czy ja się dowiedziałam o zespole Downa? W sumie ja od małego dziecka nie wiedziałam, że bym miała zespół Downa. Niektóre pielęgniarki w szpitalu, tam gdzie mama mnie rodziła, były różne słowa, trochę przykre, smutne, ale na przykład, że dzieci z zespołem Downa się nie rodzą, więc to było trochę takie bolesne. Ale zespół Downa to jest jeden chromosom więcej w każdej komórce ciała. I w tym też wiążą różne schorzenia, na przykład problemy z sercem, z tarczycą, ze wzrokiem, z płaskostopiem, problemy skórne, albo jakieś upośledzenie umysłowe i intelektualne. No właśnie, powiedziałaś, że to było bolesne, kiedy urodziłaś się w szpitalu i pielęgniarki mówiły takie rzeczy, ale to pewnie było wtedy bolesne dla mamy, bo ty jeszcze tego byłaś malutka, nie słyszałaś. Ja tego w ogóle nie czułam. Nie czułaś. A czy potem, jak byłaś troszkę już starsza, to czy spotykały cię takie przykrości właśnie związane z tym, że ktoś coś mówił, obraził cię, obgadywał? Ludzie traktowali mnie za bardzo... Niepoważnie. Czasami się wyśmiewali. Koledzy na przykład, koledzy mieli problem z zaakceptowaniem mnie w klasie.
Później miałam też różne sytuacje związane z tym, takie bardzo przykre, smutne, ale zawsze jak przychodziłam do domu, to wtedy mama mi tłumaczyła, że muszę bardziej ćwiczyć, żebym musiałam mi wytłumaczyć, że muszę prostować się, że muszę prosto chodzić, to wtedy koledzy będą mnie doceniać. Powiedziałaś wcześniej, że mama mówi o tobie, że jesteś aniołem, ale twoja mama chyba też trochę jest takim aniołem. Moja mama jest, tak powiedzieć, skarbem. 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 Na wszystko. Na wszystko. Jest też jest moją przyjaciółką. Mogę się zwierzać w różnych problemach. Mogę z mamą na wszelkie tematy porozmawiać o sprawach kobiecych. Możesz jej się zwierzyć po prostu. I to tak, i mogę się też zwierzyć. No to rzeczywiście to jest skarb. A teraz jak jest? Bo teraz pracujesz, tak? Gdybyś opowiedziała właśnie, co się dzieje w twoim życiu teraz. Pracuję. Ja pracuję w szkole podstawowej, niepublicznej, Słoneczna Kraina. I tam jestem asystentką nauczyciela. A na czym polega taka praca? Ta praca polega na... No, zajmuję się dziećmi. Opiekuję, rozmawiam z nimi, daję otuchy. Ja rozumiem dzieci w różnych czynnościach opiekuńczych. Pomagam. Prowadzę też zajęcia, bo też dzieci robią... mam takie zajęcia niedźwiedziaki z Dominiką. I dzieci robią świeczniki. Tak, no i... Uczysz je robić te świeczniki? Uczę, tak, uczę je. Także... też miałam jeszcze jedne zajęcia, tak związane z muzyką. A to jest tak, że ty wstajesz rano, ubierasz się i wychodzisz do pracy? Tak. Pierwsze jest tak, że wstaję, jem śniadanie, ubieram się, no i później powoli się zbieram. I wszystko robisz sama? Wszystko robię sama. I później wychodzę, dojeżdżam autobusem do pracy. Sama? Sama. Teraz jak jest w czasie ta pandemia, to rodzice mnie zawożą i przywożą. Ale bardzo lubię tę pracę, bo praca jest bardzo ważna w życiu. A co ci daje ta praca? Praca mi daje szczęście. Jestem zadowolona, uśmiechnięta i rozmowna. Rozmowna? Tak, po pracy przychodzę i rozmawiam i mówię wszystko o mamie, wszystko mówię, co się dzieje mamie. W szkole mamie. A to jest takie poczucie, że jesteś potrzebna innym, że się innymi opiekujesz, to jest miłe? Tak, czuję się bardziej potrzebna, no i zauważona. Zostałam zauważona poprzez szefostwo wspaniałe. W tej szkole? W tej szkole, tak. I co powiedzieli? No, byłam na rozmowie i powiedzieli, że oczywiście, że no, musiałam wszystkie dokumenty przynieść i pokazać. I powiedzieli, że chcą mnie, chcą zobaczyć, że będę takim motywatorem do działania i pracy dla dzieci. A czy ten program Down the Road, w którym wzięłaś udział, pewnie wszyscy cię o to pytają, no ale też zapytam cię jeszcze raz, czy on zmienił twoje życie? Ten program Down the Road, Zespół w trasie, bardzo mnie zmienił, bo stałam się bardzo silna, odważna, dużo się uśmiecham, mam dużo radości, jestem rozważna. Nawet stworzyłam kanał na YouTubie i tam są filmiki i opowiadam o sobie. Mam tam dużo filmików, pokazuję moje pasje, zainteresowania i opowiadam o
o moim życiu, ale też o życiu aktywnym, ruchowym. Jak się jest no, takim celebrytą, można powiedzieć, to oprócz tego, że ma się wielu fanów, to, no, to też czasami ma się też takich ludzi, takich hejterów, prawda? Osoby, które zazdroszczą, które piszą złe rzeczy. Czy ty też masz takie poczucie, że są osoby, które tobie zazdroszczą, że osiągnęłaś taki sukces? Ja mam ludzi bardzo dobrych. Mhm. Mam dużo fanów, którzy piszą na Instagramie bardzo miłe komentarze, opinie pozytywne. Piszą bardzo pozytywne rzeczy o mnie. To jak ty to robisz, że nie piszą nic negatywnego? Bo o mnie piszą często, no, czasami piszą dobre rzeczy, ale czasami też niedobre rzeczy. No, ja myślę, że jak wszyscy oglądali ten program, to później właśnie stał się taki pstryczek, o tak powiedzieć. Pstryczek? Tak, i wtedy, no, wtedy później powstały te wszystkie miłe komentarze i te... Że ludzie cię trochę pokochali w tym programie. Tak, pokochali mnie, faktycznie. Może mówiłam, może to dotarło, jak mówiłam bardzo mądre słowa do nich. Może w ten sposób... Tak, mnie bardzo pokochali. Co jeszcze lubisz robić? Co jest twoimi pasjami? Uprawiam sporty. Jeżdżę na nartach. Jeżdżę na rowerze. Pływam. Bardzo lubię się poruszać, bo ruch to zdrowie. Śpiewam i tańczę. W sumie od małego dziecka śpiewam i tańczę, bo też w domu mama mnie też uczyła, jak byłam małym dzieckiem. W muzyki, poprzez różne zabawy związane z tym, ale też jak byłam jeszcze mała, jeszcze byłam, no, jak już trochę rosłam, to byłam w małym Ondraszku. Teraz jestem w zespole regionalnym Ondraszek. Śpiewałam w chórze, grałam na gitarze, dekoruję świeczniki kryształkami. I czasami te świeczniki rozdaję komuś w prezencie na upominek. Później właśnie ten pomysł właśnie z tymi świecznikami, właśnie ten pomysł zrodził właśnie, żeby prowadzić takie zajęcie dla dzieci właśnie w szkole. I właśnie te dzieci te świeczniki robią. Bardzo lubię, no, czytać, słuchać muzyki. Bardzo lubię spotykać się z innymi. Z przyjaciółmi. Bardzo lubię pomagać innym i działać. Jestem wolontariuszką w Stowarzyszeniu Wielkie Serce w Bielsku Białej. Jestem wolontariuszką we Fundacji Anny Dymnej w Krakowie. No to bardzo dużo rzeczy robisz, powiem ci. Jestem, w sumie bardzo lubię, bo pomaganie jest bardzo ważne w życiu. Co ci to daje, pomaganie? Daje mi ciepło. Że mogę komuś pomóc, podać rękę. Czuję zadowolenie tego, co robię. Że mogę komuś coś podzielić się tym, co masz. Tym, co mam. Bo chcę też dawać też taki przykład ze mnie. A kto tobie najbardziej pomógł w życiu? Najbardziej pomogli mi rodzice. Mama. Mama. Tata. I brat, który ich bardzo kocham, którzy mnie bardzo wspierają, są przy mnie, kochają mnie, robią wszystko, żeby mogła funkcjonować w własnym życiu.
To właśnie oni właśnie zapewnili to dzieciństwo, to praktycznie, praktycznie całe życie. Hmm. Jak cię tak słucham, to sobie myślę, że twoje życie to jest takie na 100%. Myślę, że tak, że życie moje jest na 100%. Także bardzo się cieszę, że tutaj mogę być. Co takiego musi zrobić osoba, żeby osiągnąć taki sukces jak ty? Trzeba pracować, musiałam się zaangażować, musiałam włożyć dużo siły, wysiłku, nie poddawałam się, robiłam wszystko, żeby móc funkcjonować. Robiłam wszystko, żebym mogła tą moją cząstkę dawać innym. Na 100%. Właśnie, to było na 100%? Tak. No właśnie, a jakie ci marzenia zostały? Co ty tam jeszcze chcesz w życiu osiągnąć? Moje marzenia? Myślę, że żebym była zdrowa, szczęśliwa. Żebym mogła mieć, stworzyć rodzinę, dom, mieć prawo jazdy, może mieć własny program. Bo warto mieć marzenia. Marzenia są po to, żeby spełniać. I też są też, i marzenia też są bardzo ważne w życiu. Tak jak i zainteresowania, pasje. Bo to jest bardzo, bardzo ważne dla wszystkich. To ja ci tego z całego serca życzę, żeby ci się te wszystkie marzenia pospełniały. Dziękuję bardzo. Też ci dziękuję. Czy znasz kobiety, które robią wspaniałe rzeczy i wkładają w to 100% serca, 100% zaangażowania? A może ty jesteś taką osobą? Jeśli tak, zgłoś siebie lub znajomą, a my docenimy każdą kandydaturę, a 5 najciekawszych z nich dodatkowo nagrodzimy. Przyłącz się do naszej akcji 100% siebie. Wejdź na www.100%siebie.pl i dołącz do naszej akcji.